8 kwietnia 1940 roku. Na stacji załadowano nas do wagonów więziennych pod ostrym konwojem. Jedziemy w kierunku Smoleńska. 9 kwietnia 1940 roku. Wtorek. Dziś pogoda całkiem zimowa. Na polach śnieg. Nie można zorientować się, w którym jedziemy kierunku. Obchodzą się z nami ordynarnie. Na nic nie pozwalają. Jest godzina 14:30. Zajeżdżamy do Smoleńska. Jest wieczór. Dojechaliśmy do stacji Gniezdowa. Wygląda tak, jakbyśmy mieli tu wysiadać. Kręci się wielu wojskowych. Od wczorajszego śniadania żyjemy porcją chleba i skromną dawką wody. Przywieziono nas gdzieś do lasu. Coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk. Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogły wołać o litość, ni wezwać pomocy. Myślałem dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegna już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewa sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Mój próg.
jeszcze tylko westchnę jeden raz, jeszcze myśl ostatnia. Szanowni Państwo, szanowni zebrani, wypada, żeby mi ja jeszcze na zakończenie tej podniosłej uroczystości zabrał głos. Wypada, żebym podkreślił znaczenie tej uroczystości. Piękna sceneria, ilustracja tych zdarzeń, te mogiły, które tu są usypane, przypominają nam, że mówimy Katyń, ale myślimy również Miednoje, Charków. Wspominamy również tundrę, tajgę, stepy bezkresnych terenów, gdzie umierali, pracowali i męczyli się nasi rodacy. Oprócz tej inscenizacji tak wzruszającej, słuchaliśmy również oprawy muzyczno-wokalnej, recytatorskiej. To wszystko wzrusza nas, bo przecież my przeżywaliśmy to. Nie tylko nas wzrusza, ale również upewnia nas, że włożono wielki wysiłek, ażeby to zorganizować, żeby to przypomnieć, żeby to zilustrować. Dlatego też w imieniu Związku Sybiraków, członków Związku Sybiraków, członków rodziny katyńskiej, pragnę i serdecznie dziękuję za zorganizowanie tej wspaniałej, podniosłej uroczystości panu dyrektorowi Gimnazjum nr 4, zespołowi pedagogicznemu, gronu pedagogicznemu oraz całej społeczności uczniowskiej i wszystkich, którzy byli zaangażowani w zorganizowanie tej uroczystości. Jednocześnie wychodzę stąd ja i moi koledzy sybiracy i z rodzin katyńskich. Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju uroczystości utrwalają wiedzę o tej właśnie trudnej przeszłości, którą nazwano Golgotą Wschodu, bo to były męczeńskie lata. I dlatego też dobrze, że utrwaliły się one już w historii naszego narodu, że nasza młodzież uczy się tego i że pamięta o tym i będzie pamiętać dalej. Serdecznie dziękuję.